Jestem w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdrój. Oprócz pięknych drzew i krzewów i takiej fajnej atmosfery, proszę Państwa, można tutaj spotkać rośliny zielone. Ja dzisiaj przyszedłem w znane mi miejsce i tu są takie fioletowe kwiaty, proszę Państwa. Tydzień temu było ich więcej, ale skosili trawę i przy okazji kwiaty właśnie. To jest Głowienka Pospolita z rodziny jasnotowatych. Spotykam te rośliny tutaj dosyć często właśnie w Polanicy i w parku i poza parkiem. Ale w tym miejscu jest jej szczególnie dużo. Tam było jej też trochę bliżej pijalni. Jeżeli znacie Państwo Polanicę, to wiecie, gdzie to jest. Ale tam zrewitalizowano fragment parku. Zlikwidowano trawniki z taką dużą domieszką różnych, powiedzieliby niektórzy, chwastów. Ja mówię, że pięknych, dzikich roślin. Teraz tam są trawniki z rolki, nowiutkie, świeżutkie, ale pewnie za jakiś czas zarosną czymś innym. Ale tu jest taka starsza część i tutaj na szczęście nic nie zmieniano. No i sobie głowienka rośnie. Bardzo jest jej dużo. Tydzień temu było więcej. No wtedy nie zrobiłem filmiku, stwierdziłem, a będę jeszcze nie raz, no teraz jest już trochę mniej, no ale jednak jest. Proszę Państwa, piękna roślina, kwitnie w lecie. Właśnie teraz mamy połowę lipca, ona sobie teraz właśnie kwitnie od maja gdzieś do sierpnia, czy nawet dłużej, Szanowni Państwo. I jest to roślina miododajna. Tutaj czmiela przed chwilą widziałem działającego sobie. Rozprzestrzenia się, słuchajcie, przez deszcz. Nasionka wypłukiwane są właśnie przez deszcz. Rozprzestrzeniają się, również zwierzęta je roznoszą, jedząc całe rośliny. Proszę Państwa, tak. Głowienka pospolita z rodziny jasnotowatych. Ma szerokie zastosowanie, to znaczy szerokie. No, ma trochę tych zastosowań też leczniczych, o tym może powiem innym razem. Ale dzisiaj chciałem się skupić na jej pięknie, na estetyce tego gatunku, który w zasadzie jest pospolity, chociaż we Wrocławiu to jego prawie w ogóle nie widuję. A tutaj troszeczkę na południe, wyżej w Sudetach, jesteśmy na styku Gór Stołowych i Bystrzyckich, na skraju Kotliny Kłodzkiej, proszę Państwa, i tu ją widzę często, w lasach również, no jakiś taki, ona rośnie na bardziej otwartych przestrzeniach, tak jak tutaj, tu jest w zasadzie taka polana, ona w takim zwartym lesie raczej nie będzie rosła, ale przy drogach leśnych już tak, przy jakichś polankach właśnie, na różnych trawnikach, tak jak tutaj, ona jest pospolita, także, proszę Państwa, podziwiajmy, jeszcze rzut oka na kwiaty, one są tutaj troszeczkę przycięte, te rośliny, kwiaty częściowo też przekwitnięte, no ale jeszcze możemy podziwiać. Tydzień temu było lepiej, było więcej, było bardziej fioletowo, no ale skoszono. No ale to jest bylina, proszę Państwa. Ona w tym samym miejscu latami rośnie, w tych samych miejscach. Jest to też hemikryptofit. Tak, proszę Państwa, podziwiajmy dzikie rośliny, nawet w parkach.